Warszawa, jak zawsze piękna, krew pana ręka. Odkąd pamiętam, w tym mieście zero. Moje miasto! Każdy w każdego za dwa tygodnie! Witam serdecznie moich ukochanych widzów. Nie tylko moich. Też witam widzów. Ribson Doxa Industries? Nie, nie pasuje do nas. Za miękka faja jest. Poza tym, jakby Ribson doszedł do Xayo Industries, to kto by oglądał Wysockiego, jak byłby gościu, co gra dwa razy lepiej od niego? To nie ma sensu, widzowie. Musicie myśleć marketingowo, a nie. W ogóle pamiętacie tą koszulkę? Patrzcie, jaka malutka jest. Kiedyś była taka, a teraz jest taka luźna. Mam dobrą psychę, jeżeli ktoś pyta. No nic, no ja już to tylko się nie mogę doczekać, aż się to stanie, nie? Ta walka. Uuu, patrzcie na to zdjęcie. Łota się. Tego nie rozumiem zdjęcia. Elo. No elo. No elo. No elo. No elo, kurwa. 18 tysięcy ma ten papo na YouTubie. Mogli dać mikserowi kogoś znanego. Kto to? Coś ale Daniel Magical, tylko mniej patologiczny. O, kim o mnie tak piszą? O papo. A, czy zrobimy beer ponga na live? A chuj z tym kurwa alkoholem. Skończymy kurwa jak suchar potem, zażygamy dla Damianka spodnie, kurwa nie będziemy nic pamiętać, jeszcze kelnerkę tam wyzywamy. Ja jestem mokry suchar, należy mi się tu miejsce, przy barze. A gdzie darmowe drinki, ja jestem mokry suchar. Widać, że Rez jest troszeczkę przygnębiony, ale ostatnio na story opowiadał. Ale nie, no zawsze, kurwa, no musi udać przygnębionego, jak będzie szczęśliwy i powie tak. No w końcu, kurwa, zostawiłem tą rurę, będę teraz ruchał szlaufy co 23 minuty. To wiecie, to widzowie go nawyzywają, więc zawsze trzeba być przygnębionym. O kurwa, jaki tatuaż, patrzcie na to, widzowie. To już chyba lepiej mijam driftem biedę wytatuować. A ja wpiszę Brudas. Na YouTubie. Dałem ci linka. Ciekawe mnie, co oczekujesz, żeby wyskoczyło, nie? Ja pytam, ale miniatura jest kurwa filmu tego Bulldera. No właśnie tego. Czekaj. Pierwszy vlog. Ale zajebisty vlog! 3 minuty niepocięte wrzucił jebaniec. Kurwa mać. Pocięte? Co to jest pisane? Z Maksymilian. Użytkownik cofnął wiadomość. Fajnie zaczesany mógł dostać? Tak. Ja pierdolę. Chłopie, ja mówiłem, że to wytrychy. To są bruty, kurwa. To są wytrychy. Ale fajne. No to wierzę, jak trytytki, ja kurwa. Ja się za kurwa pompa teamu, popo do masno. Kurwa, wyniki mam fest chujowe, nie? Ale na czym? Badań. Badań? Ta. A co, żeś się badał na łeb? Uru. Polina? Dziękuję. Polina! A ty po walce to do hotelu idziesz. Ja idę na after party z kolegami. Muszę się w końcu nachlać, kurwa. Z tobą to się nie nachleje. Będziesz mi gadać nad uchem. O, nie pij. Nie zeruj litra. Zaraz będziesz rzygał. Zostaw tą bagmankę. Kuba, nie wolno sikać na bar. A ja pierdolę taką zabawę, jak nie wolno. Cześć, witam. Mówi się, że poddymiamy, czy klapiemy uszami, bo kurwa, nie wiem, Olego ostatnio zrobi głosówkę na Instagramie, że mam uszami klapać, nie? Nie, czy powiem, co znaczy, jak chcesz, to klapa, ja wolę poddymić lepiej. Jest, lepiej poddymimy. Naprawdę uwierzył w to, Box Del Sol. Czemu Popo nie pomógł? Początek, mam nadzieję, że... Nie, no Popo troluje, ja mu wszystko wytłumaczyłem, że ma go w chuja robić dalej, a Popo się już rozprzęglił. Popo już nie jest. Popo już jest kurwa u Box Dela, już nie jest cały Industries, widzowie. Jest oczywiście. Gami, zamiast chuja robić Box Dela, od razu się rozprzęglił, że się tak nie mówi. Który ma dla was. Xayo oglądając wczoraj konferencji powiedział, że dostaniesz karę 500 zł. Sorry, wczoraj? Przedwczoraj. Przedwczoraj, no. Przedwczoraj konferencję powiedział, że dostaniesz karę 500 zł za niewstanie do przybicia piątki. Będziesz się odwołał od tej kary, Xayo? Ja pierdolę! Zara mnie skręci, kurwa! Tylko jak wracam, to mówię siema, witam, są tu jakieś koksy i nikt się nie odzywa jak zwykle, także... No przejebane mam mieszkanie. Nie mam pytań. Popo akurat. W ogóle to pozdrawiam Japszana. Pozdrawiamy Japszana, Kubę. I pozdrawiam cię Popo, rozpierdol miksera. Dzięki. Dzięki za pozdro, mordo. Siema Popo. Siema. Trzymaj się. Chcesz trochę internetowo? To, że faktycznie chciał... Nie, zażalenie chciałbym złożyć. Na do WK sklepu. Czemu? Bo mi się żygać chciał po bombie. O Jezu.
Popo, pytanie do ciebie, a później do Boxdela. Co Słucham. Ty byś myślał i sama federacja też o walce na przykład Xayo Industries kontra Pompa Team kilku na kilku? Nie, jest to na ilu się zmieści do takiego oktagonu? Kurwa, jak chcesz... Zajebisty pomysł. Ale nie, tak żeby była wolna... Tak technicznie, no, bo ja widziałem, pamiętam, takie ustawki były kibiców na przykład, nie? To oni mieli tam kwadratowy ring i był większy trochę niż zwykły. 5-5 wydaje mi się, że w tym oktagonie to byłby taki max. Taka ale mamy mocną piątkę, kurwa, człowieku. A jakbyś miał wymienić... A Budyń, kurwa, u kogo by się bił? I u nas czy w Pompa Teamie? Na pewno. U nas. U nas. Graczol wydaje się być taki męski, więc może Graczol. Taku. Ale wuja to solo można, kurwa. Nie, wuja to już cheaty. No to tak, no. Ja, Jabczan, Xayo, Holak i Davida byśmy wzięli, żeby ich rozśmieszał albo w chuja robisz coś. On szybki, z winy by między nogami latał. No. Tak, by go nie złapał zapewne nawet. No nie. Bez kitu, dzieciaka by pobili, by się zhajbili. By się odbijać. Raczej wątpię, żeby taka walka kiedykolwiek miała miejsce. Więc nie będę drążyć. Czy porażka z mikserem dla całego Xayo Industries byłaby wielkim poniżeniem? Nie. Nie, wyjebane. No tak. Po prostu bilet nie. To Popo se wkręca. No bo jakby każdy go tam kiedyś, wiesz, zaczepił, wbił szpilkę i jednak teraz wychodzimy naprzeciw siebie, naprzeciwko siebie i tak dziwnie było wpierdol dostać od miksera. Szczególnie, że jest on uważany bardziej za taką osobę, która siedzi w cieniu, gdzieś tam się nie wychyla, a jednak wychodzi i jakby mnie pokonał, to by dziwnie było. Chodzi o winę. Nie, no tak prawdę mówiąc, to pewnie by mnie poklepali po plecach i wiesz, pocieszyli mnie, ale żartów by było, jakbym tylko wszedł na kanał głosowy albo coś się... Zostałem jebany z miksera. Na Discorda to by było tak, właśnie, no, ten co z mikserem przejebał i wiesz, beka by była ciśnięta pewnie do końca życia z tego. Czyli, no teoretycznie masz mocną motywację. Oj, tak by było. Masny benie pokrop tymi uszami, żeby coś poddymić, bo stypa. Dowiedziałem się, że twórca tego artykułu może mieć ból dupy do ciebie i być jakkolwiek skojarzony, ale nie wiem, czy doszedłem do dobrych informacji. Ja słyszałem, artykuł jest osoba młoda czy starsza? Ja ci powiem, do czego doszedłem, nie? No. I jakby mam to teoretycznie mocno sprawdzone, nie? Że twórcą tego artykułu był, bo nie podałem tutaj oczywiście też specjalnie, jaka to była prasa, powiedziałem, że lokalna. No. Ten, kto wie, to wie. W każdym razie doszedłem do tego, że jest to twórcą artykułu, jest osoba, która jest w twoim wieku i prawdopodobnie jest w jakikolwiek sposób powiązana z twoim środowiskiem gdzieś. Czyli to może być, nie wiem, nawet jakiś ziomal z technikum, czy tam z gimnazjum, który wiesz, który może ma jakiś ból i próbował dojebać, ale mu się nie udało, więc prawdopodobnie redaktor... A któryś z osób na czacie, kurwa, szukać go! Odjebał. A co przychodzi mi na myśl jedno... The Coldek, to! Tylko później nie będziesz robił rajda na Twitchu na tego ziomka, nie? Nie, no co ty, jestem po prostu ciekaw, ja nawet... My zrobimy! Kurwa, na bojówka! Dobrze wiedzieć, bo później możesz ewentualnie takiego ziomaczka omijać w Mielcu, nie? No tak. Czy nie uważasz, że jakby naśmiewanie się z miksera mogło gdzieś tam zostawić ślad na jego psychice? Boże, kto pytał? Kto pytał, kurwa? Dobra, gruby, dawaj, ogłaszamy newsa. Miał depresję. To u ciebie w narożniku, to będzie ciekawsze. No, nie słuchamy tego Leszcza. Ze mną w narożniku, oprócz trenera, widzowie, będzie Holaczek. Wislat, kurwa. Biorę Holaczka, kurwa, on mnie zagrzeje, on mi pomacha ręczniczkiem. Ty widzisz cyferki, cztery to koła. Się takie oczka robią. 51 tysięcy ludzi nas ogląda w tym momencie, tak więc to jest naprawdę sporo. Pewnie masz zapisane rekordy swoje. Mam zapisane. Jaki masz rekord? Mój rekord tak streama Big Maców, to jest 101 indywidualny. Powiedz, jaka była twoja reakcja na zapytanie o filmik Patusa z Mielca, który atakował znakiem drogowym tir, który jechał na rondzie. Nie, no to było. Nie, no ale... Kurwa, no co to jest za pytanie, Klusko? Jajks. Ja nie wiem, kto... To czemu on do nas nie napisał, jakie pytania by oddały? Nie, to by chyba Ulfi wtedy rzucił to pytanko. Na streamie zgromadziło się ponad 200 tysięcy osób w pewnym momencie. Nie, prawie 200 tysięcy. Kurwa, będzie jakieś pytanie o walkę? Nie wiem. Świmia Twitchowy, kurwa. Nie zły research, Ulfi. Jak ja gadałem z Jabczanem, to Jabczan powiedział, że
jego to tylko nakręca, że jak on widzi tylko liczby, które rosną, to on jest podkręcony i on by, i jego to jeszcze bardziej wzmacnia. Tak, chyba! Tak, kupujcie ten pay-per-view, masz kurwa tyle na tej walce, że ja mam kurwa takiego powera dosyć, to jest chuj! Znaczy, no, te, wiadomo, ale mimo wszystko... Kurwa, cholestegal wyjebał poza skalę. A ty, ja się drugi przestraszyłem. Nie, no, to pierwszy stream jest taki zawsze... Ale żeś zadymił. ...w tygodniach, teraz chyba odpaliłem. Przepraszam. Zakropałeś trochę inne, także nie wiesz, jak składa... Popo, czy ty nie uważasz trochę, że... jak gdyby Ksajo tak się szczycił ostatnio, że o, to moje słowa, że na zęgu mi wierzą tak dalej, a ciebie wycą jako takiego parowca, żeby się walczył, czemu sam nie poszedł na łapkę? Mówię wam! Po prostu każdego z nas pewnie, od każdego z nas padły takie słowa, także... A Marcin nie zapoczątkował? Nie, nie czułem się jakby wie, taki... On jest jakby bardzo taką wizytówką główną, nie? Takim, no... No jakby no, jesteśmy tak, trochę no, wysłannikami no. jego, nie? To nie ma co ukrywać. Kurwa, wysłannicy kultu. Ale okay, nie czuję ale się to, jak parowie. Jeszcze, każda federacja ma swojego wysłannika. Ta! Hajli! To jest Elite Fighter. Okay, Holak do MMA VIP zapierdala. Bierzesz pod uwagę, że... No powiedział ta kurwa. Kto najbardziej wkurwia cię na Twitchu? Evron! Kurwa mów to, bo ci zajebie. Teraz to nie wiem. Evron kurwa. Bo... Jak nie wiesz kurwa? Nie, nie, bo... Wiesz co mnie wkurwia na Twitchu? No, no, no. Że wszyscy w GTA RP grają, nie da się oglądać. No to Evron. No to, jak... no to jeżeli chodzi o GTA RP, to co sądzisz o multi? O multi? Tak. Jebać go. A bo on w GTRP gra. A Morgan, czemu on Morgan? Nie poddymi nic, kurwa? Evron? Dobra, no, no nie no, ale no weź, ty nie jakoś mógłbyś powiedzieć. Nie lubię go. Okej. Albo może nie, że go nie lubię. Kurwa, co tak mało? Nie pałam do niego zbyt dużą sympatią. Uważam, że ma trochę ego wysokie. Jakby uważał. A co to za argument? To zły argument akurat. Wysocki też ma i bardzo go lubię za to. Sam ton głosu, jaki ma, jak gada na streamach, no, wydaje mi się czasem... O, to jest przejebane. Kurwa, jaki zajebisty tak, argument. No, nieprzyjemnie mi się tego słucha. Kurwa. Po prostu za nim nie przepadam, bym go wiesz. Nie czy wiem. Były jakieś wydarzenia, które cię wkurwiły na przykład? Nie wiesz, tam, kurwa, no wszystko wiesz! Się wiadomo, że była ta... jaki co, on się stresował, czy co? Czemu on się nie wiem, kurwa, jaką no, fajnie uważa się. Mamy kolejny telefon, halo, halo. Siemano, Box, halo. Kluska zajebana. Halo, tak, tak, słuchałem. Siema. Cześć, Kacper, z Stalowej Woli dzwoni. Trzymam na mucie, boję się. Mam jedno pytanie do Popa i do ciebie, Boxer. A ja też mam do ciebie pytanie jedno. Jakie? Oni ci się każą tak przedstawiać, Kacper, ze Stalowej Woli, czy tak? No tak. A, okej, dobra, to źle się. Dobra, pytanie pierwsze do Popa. Popo, czy mikser zostanie skopany jak grzejnik w pokoju? Nie. No to szkoda niestety, a jeszcze drugie pytanie do Bogdana. To szkoda niestety. Nie, ja go będę mocniej kopał, chciałem tylko dopowiedzieć. Poddymi. No dobra, czy po odejściu miksera z ekipy macie tam kogoś, z kim nie przepadacie? Tak. Wszyscy. No, a muszę mówić kogo? No fajnie by było, myślę, że dużo ludzi chciałoby się dowiedzieć, jak już zajebałeś, no. Powiedz wszyscy. To ja mogę powiedzieć. Okay, to inaczej. Ja też. Kogo tam nie przepadam? Wszystkich. Lubisz tam, lubię nawet kilka osób. Kurwa, dwa arfa nienawidzę. Za kim nie przepadam? Zamknij rej, hola, kurwo. O, mnie Majka. Murcik jakoś mi tak nie pasuje. Zeden, zamknij mordę. Okej. Jak porównujecie do siebie te dwie gale? Obydwoje jesteście po pierwszej konferencji, co jest lepsze w fejmie? No chciałem porozmawiać z Zepczanem, ale pojechał akurat po konferencji do domu od razu. Ale mówili, że jest tam bardzo ciepła atmosfera, więc... Zatem okay. Podobało mi się, jeśli mam powiedzieć, to mi się podobało, że Malik nawiązywał taki kontakt ze swoimi zawodnikami i tam wiesz, coś pogada. Nie mów Popo, że wszystko wiesz, lepsze, bo cię wyjebią z fejmu, ty! Takie zaczepki i trochę spoko są. A co do gali, no to kiedy on tam jest? 28 chyba? Sierpień, tak? Jest gala ich? Chyba tak. No to wtedy będą tak, porównać po swojej walce. Ulepszana też pewnie doskonale będę. Wie. Ludzie też, wiesz co mnie dziwi generalnie, to mnie też i też irytuje, no. Że wielu ludzi rzeczywiście z tego community stricte YouTube'owego nie kojarzy twojej osoby, no i zamykają się bardzo na tych takich celebrytów, z tak turbo mainstreamowych, nie? Tak, tylko że... No ale to jest dobra walka, bo jest taki mikser wyników YouTube'owy w tym momencie, jeżeli chodzi o i popo Twitch'owy. Tak, tylko że to jest kwestia tego, że nikomu się nie da dogolić.
Nawet jakbyś tu sprowadził Roberta Lewandowskiego, wiesz, każdy go zna, nikt by nie pytał, kto to, ale ludzie by zaczęli pisać tak. A co on się wziął za takie, że niech on idzie w piłkę kopać dalej, już mu za mało, wiesz, pojawiłoby się każdy, by coś docisnął, dojadł, dogryzł, nie da się po prostu każdemu dogodzić. Nabrał wody w usta. Jakie masz podejście do Norberta Gierczaka? O Jezus Maria, kurwa, Boxdel, ja jebie. Interesuje mnie ten człowiek. Mamy 2021 rok. Co jest, kurwa? Zapomniałem już o nim totalnie i uważam, że to jest dobre. Ja nie pozwolę dla Ksaja walczyć z Gierczakiem. W tym momencie? Nigdy. Powiem, że nie ma sensu strzeszać tego orka. Ale nie wiem. Wiecie, wspomniałeś również, że Ksaja ma predyspozycję do walki i najszybciej widziałbyś go w oktagonie z Nitro. Dlaczego akurat Nitro? To ja to wymyśliłem. Oczywiście, że Nitro. Tego po prostu. Myślę, że ta walka akurat duży szum by zrobiła. Myślę, że to była jedna z najbardziej najlepszych wyświetleniowo walk, jakie byś kiedykolwiek miał. Naprawdę wydaje ci się, że walka Ksajo Nitro byłaby lepsza niż Ksajo Dis? Tak. Aktualnie? Tak. Lepsza. Aktualnie? Tak. Jakby walka Ksajo Dis byłaby dobra tylko w momencie, kiedy była ta spina i nie było jeszcze wszystko wyjaśnione. Wtedy to ta walka byłaby najlepsza chyba, jaką kiedykolwiek byście mieli. Myślę, że nie wiem, czy byłaby kiedykolwiek lepsza walka niż Ksajo Dis na tamte czasy, no. Ale wciąż uważam, że... Chuja! Ten konflikt... Wtedy nie było tyle viewersów, co teraz. Wygasły trochę. Wygasły. To i tak podejrzewam, że kwestia reaktywowania jakby... Ta z Nitrem teraz bardziej by oddała. Nie trzeba było reaktywować, bo to jest kwestia... Kurwa, taka aktywacja Boxdela, człowieku, tak jak 15 kanał z rzędu z modami, kurwa. Jeśli zgodziłby się w ogóle na taką walkę i Diz by się zgodził. On to by wszystko chciał reaktywować. By Dymili, czy nie? On już trenuje od jakiegoś czasu na pewno, myślę, że sam o tym wiesz. I teraz by to nie miało jakiegokolwiek sensu. Halo, Krzychu z Olsztyna. Krzychu z Olsztyna? Halo, halo, Krzychu z Olsztyna. No witam, tu Krzychu. Siema, Krzychu. Z kim byś przedłużył gatunek do Ruski? I z kim miałbyś to wybrać na przykład? Fame MMA chyba, jakbyś miał kobietę albo mężczyznę. Z kim byś miał przedłużyć gatunek ludzki? Tak, o to ci chodziło? Tak. I na, kto, no, dlaczego z Fame MMA? Kto ci się podoba Fame MMA? O tak. O to nie pytał. Nie pytał swoją. Boxdel mu mówił na to. Na cage'ach ostatnio. Ktoś to zadał kiedyś przy okazji. Dobra, przeczytasz mi zawodniczki wszystkie swoje MMA? O kurde, nie jestem w stanie teraz. Bo ja teraz... Ale nie wiem, kto o niego walczy, kurwa. Może jakieś uwufufu. Kto to? No to są te quizy, nie? Takie twitchowe. A, dobra, no. Dobra, wiem. Poczekaj, to ciężko wie, ale zadałeś to pytanie, to a nie miałeś kogoś w głowie? Zus, Jedinki Master, Wieja, Wave, Blondka, Miszka, Dagmara Szewczyk, Lil Masti, Godlewska i Ewelona. Dagmara Szewczyk. Kurwa, ciężki wybór. Może... No dobra, no to bym wziął tę Dagmarę Szewczyk. Dagmara Szewczyk. Ma napisane, Szewczyk, że jest lepsza niż moja ex. Luki. No. Ty Boxdel. Bo to petarda się ładuje. Ładuje petardę. Ładuje petardę, no. Chcesz powiedzieć, że jestem gruby? Czy że mam schudnąć? Halo, pierdolnij tą petardę, uderz mnie. Halo. Ej, Boxdel. Śpisz? No słucham cię. Mi się wydaje, a, dobra, ja wiem co, to jest taki troll, kurwa, z Discorda. Tak? Tak, że on zawsze woła mnie i się nie odzywa. I ja mówię co i... Ja pierdolę. Dobra, dzięki, by kupiona. Ja pierdolę. Spadiak. Nie? Dobrze, że my robimy zadymkę. Czyli uważasz, że reaktywacja tego konfliktu z Disem, mimo wszystko na dzień dzisiejszy byłaby mniej zasięgowa i stworzyłaby mniejsze dotarcie. No a kogo Dis obchodzi? To jest tylko fanbase Ksaja wtedy. Z dobrych, z lepszych. A tak jeszcze Nitra. Nitro też ma duży. Okay. Mogę iść po tą wodę? Tak, jasne, stary. Ale nie, poczekaj. Przyniesie nam ktoś tą wodę, przecież ty jesteś gościem. Nic z tego. No, wiesz, ja tak nie lubię, jak ktoś mi przynosi, mi obsługuje. No. Ja to bym jeszcze ci to naczynia. Ja ci dam moją, stary. Ja bym ci naczynia jeszcze umył po tym kajże, jakbyś chciał. Jest, ja słyszałem, że ty. Tak, kurwa, nie oszukuj syfilisie, ty. Już ja byłem u ciebie. Kurwa, taka menelnia. Ja taka kurwa żulnia ja pierdolona, jebie klocem, kurwa, wszędzie skisłe. Powiem ci, że jednak masz rację, bo większość ludzi uważa, że walka z Nitro byłaby ciekawsza niż walka z Disa.
Mówię, jakby tak, teraz mało kto się interesuje disem z tej publiki, co wcześniej była, nie? Tak. On jedyne, co się zna na bieżąco, to kupony w Magdaladzie. Wygasło to widać jest trochę i będzie dziwne. O, mamy Dagmarę Szewczyk na linii. Halo, halo. A kto to jest? Co tam? Cześć. Witam serdecznie. Doszło już to, że nie słuchę, że podobno Popo nie lubi. Tak, tak. To bardzo jest? Mi miło. Okej, okay, nie jest? Ma sprawy. Dzięki za pozdrowienie. Nawet więcej Dagmara, powiedziałbym. Bo pytanie brzmiało, z kim Popo przedłużyłby gatunek. Ale, kurde. Ale dopowiedz, że z fame MMA. Że z fame MMA, no, że z fame MMA, to tak. No to bardzo mi miło, kurczę, muszę przemyśleć tą decyzję. Jesteśmy w Warszawie, Dagmara, więc myślę, że po jesteśmy w studiu, nie? Jak to? Ja właśnie wchodzę do Galerii Mokoto, więc jestem w centrum. O, jesteś blisko. No to zapraszamy do studia później. Dobrze. Dzięki, ale... Trzymaj się, Dagmara, hejo. Nie pośpieszamy, cześć. Dzięki, buziaki. Piotka. Buziaki. O kurde, to było fajne. Kto to kurwa jest? No, może. No jakaś typiara, no kto pytał. A no. Czemu ta typiara dostaje telefon, a nie kurwa Holak? Myślałem, że powiem, że mamonie. Nie no, nie. Akurat to 60. Co kurwa? O kurwa! Mamon! Koniec! Pobok z Del. Dobrze gada Popo. Dobrze gada Popo. Bok czampy dla Popa, serduszka się stara. Co Popo zrobi po tym, jak zmiesza miksera z błotem? To chyba Holak jest w ogóle. Wejdę w stan upojenia. Jaki Holak? Myślisz, że ja bym takie pytanie zadał? Jebie. Że ja? Holak? Nie jest Holak. No co ty? Przestań, kurwa. Nie, nie, nie. To małpa z Piotrkowa. Luźna guma. Małpa z Piotrkowa. Iż... Nie, nie mam soczewek. Mam też wadę. W jednym oku mam minus 2. No, serio. I nie nosisz okularów. Nie noszę okularów. Ten kurwa rozjeżdża ludzi. Dobra, tylko do Holaka jeszcze zadzwońcie, bo on ma ważne pytania. No wy dzwonicie, więc wy macie koszty. Halo? Halo, czy to Jakub z Łodzi? Nie, nie jestem Jakubem z Łodzi. Aha. Ja jestem z Lublina. A czy to Jakub z Lublina? Tak, witam. Witam. Siemanko, masz jakieś pytanie? A z kim ja rozmawiam? Z Bokzelem i Popo. Z kim? Kurwa, z Bokzelem i Popo. A, to kurwa, ale wy macie opóźnienie. No siema. To ty dzwonisz. Beczka z malcu. Ale dobra, dogadamy się. Damy radę, nie? Jakoś nie przejdzie. Masz jakieś pytanie? Chciałem pochwalić Piotrka, że bardzo dobrze się zachowuje i super wypadł. Zajebiście, Piotruś. Paulinka, no nie piłuj tych pazurów, gadam w telewizji jestem. Para jest no wspaniała. Macie, to wy macie do mnie pytania, tak? Czy ja do was? Nie, no ty do nas. Ty do nas powinieneś mieć, no. Bo my nie przygotowaliśmy się na pytania do ciebie. No, ja dzisiaj nie przygotowałem. No dobra, to ja mam jedno pytanie do Bogdela. No. Czy poleci mi barbera, bo ja też szukam właśnie, żeby w tę kozacką fryzurkę na walkę zrobić. A chcesz pierdolnąć pas startowy na waleczkę? Tak, tak, dokładnie. Tutaj na Twitterku już... Inspirację zobaczyłem, skąd wziąłeś. Jak przyjadę do ciebie z furką, to wezmę ze sobą barbika. Dobra, nie ma problemu. A Bogdel, jeszcze zapytam jedną rzecz. No? Zakłapiesz jeszcze trochę, żeby poddymić, czy już będą nudy do końca? Zobaczymy, co ma do zaoferowania Holak. On oj, dalej, kurwa. On no. Dalej nie wychwycił tego zakłapać. Pozdro. Ale co by było, gdyby mikser na face to face? Ja pierdolę. Zajebał ci placko. Kurwa, wiesz co, przepraszam, że tak zareagowałem, ale chyba bym się zastrał ze śmiechu. Nie wiem dlaczego, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak siedzimy na face to face. Kurwa, gdzie to się... sobie w oczy dobra, i on mi listwę wali. No jest, nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Oktagon kurwa zweryfikuje. Najlepszy tekst. Holak, siemano. Witam. Kuba z Łodzi, witam Beczko z Malcu. Mikołaj, ja mam takie jedno pytanie. A Boxdela Beczko z Malcu. Ty słuchaj jakiś cosplay Hawkridera tutaj u Twitterka z tą frytuszką? Już gadałem o tym, że tutaj na Twitterze nazywają mnie właśnie Hawkriderem. A co to jest kaszkiet? Mam na chwilę chociaż. Dobra, patera.
ale gówno! Giga koks. Jaki zjeb! Tak chyba... To może ciebie zapytam, Holak. Co sądzisz o Evronie? Na chuj to się tak uczepiłeś w ogóle jego? Nie wiem, chciałem podnieść. Ja tak zapytam, to jest case o popie, o... Tak, tak, dobra, kończymy ten temat. Dobra, chciałem poddymić. Popatrzył na zegarek, czas poddymić, co nie? Tak. Chciałem po prostu poddymić. Leci, no. Sorry. Co nie życzy? No, temat Evrona jest śmierdzącą sprawą, no. Okej. Okay. Jakbyś opisał mnie? O. Szują jesteś, no. Szują. No, dobra, ale opisz mnie w trzech epitetach. O. Trzy negatywne i trzy pozytywne rzeczy. Aha! Ciekawe, skąd trzy pozytywne u Boxdela. Ja nie wiem, kurwa. Quest, kurwa. No, takie słowa nie istnieją nawet. Bo ty jesteś taki, wiesz, tutaj... Oszust, naciągać. Krętaczem. Gnida. I mącicielem jeszcze jesteś. Siema, mącicielem jest tak. Chuj. Mącicielem jesteś, to prawda, no. Lubię być. No jesteś chuj pozytywny. Okay. Szczery. Okej. Okay. Znaczy nie, jesteś kłamcą, przecież i oszustem. Co ty pierdolisz? Nie, jestem od jakiegoś czasu jestem najszczerszy w swojej karierze. Od jakiegoś czasu. Daily vlogi, od dłuższego czasu. Oszust, widzowie. Oszust. Minimum 365. Aż musiałem wrócić. Okay. Co jest? Kurwa, mówię tam liczyć. Kibicuję, a dla ciebie róby pozdrowienia od dusi. Pozdrawiam widzów. Jak bonusa? Ja walczę z bonusem. Dzięki, dzięki. Co jest w Amerykaniu? Dziękuję ci za to, że ze mną byłeś. Nie mi dziękuję, tylko widzą, że się zebrali w takim gronie. Yes. No, oczywiście widzą, jak jesteście gigakoksami. Tak. I kochamy widzów. I tak? Kochamy widzów. Dlatego są wspaniali, jeszcze po sobie powiedzieć. Można. Duszka. A pierdolę. Można, trzeba nawet. Trzeba. Ja muszę gałeczkę z połykiem na nim. Dziękujemy wam bardzo. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie?